Dobry wieczór Państwu. Rozmównica jeszcze nie zaczęła się, a my wokół tego programu mamy już małą burzę. Dzisiaj będzie o herezjach. Czy są w tym świecie wciąż herezje? Temat bardzo ekscytujący nie tylko dla dominikanów, myślę, dla wszystkich tych, którzy chcą w wierze myśleć. Bardzo zachęcam, na pewno nie będzie nudno. Zapraszam serdecznie do rozmównicy o współczesnych herezjach. Wielu z nas, chrześcijan, kierując się własną mądrością, demonstruje swoje prawdy na temat Pisma Świętego. Tworząc własną teologię, doprowadza do sytuacji, w której pokazuje nieprawdziwy obraz Boga jako Stwórcy. Takie określenia jak chrześcijaństwo zabiera wolność, liturgia to musztra, to tylko nieliczne dowody na tworzące się herezje. Ale herezje były od zawsze. Jak więc jest dzisiaj? Czy powstają nowe, bardziej groźne? A może tylko powtarzamy to, co istnieje od lat? Czekamy na Państwa głosy. 22 453 57 75 to numer telefonu do studia. Rozmownica @religia.tv, adres mailowy i rozmownica.religia, połączenie na Skype'ie. Bardzo chętnie rozpocząłbym już tę dyskusję na temat współczesnych herezji i mam nadzieję, że w Państwa głowach pytania na ten temat, różne refleksje już się rodzą i zaczynają płonąć. Jednak się zatrzymamy w tym momencie. Mamy małą niespodziankę dzisiaj w rozmównicy. Zapraszamy serdecznie do konkursu. Mamy nagrody. Mianowicie zapraszamy do kina. Mamy dla Państwa zaproszenie na jutrzejszy seans. Na film pod tytułem Gunnar szuka Boga. Jest to film norweski. W 5 kinach w Polsce, w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, w Wrocławiu i Poznaniu. Proszę do nas dzwonić na numer telefonu rozmówcy. Tam można dostać bilety i zaproszenia. Bardzo polecamy ten film. Gunnar szuka Boga. Proszę dzwonić. My natomiast już przechodzimy do naszego tematu współczesnej herezji. Na początek proszę się trzymać mocno i mamy ze sobą teologa, panią doktor teolog Elżbietę Adamiak. Bardzo się cieszymy, że jest z nami. Porozmawiamy teraz przez telefon. Pani doktor Elżbieta Adamiak, adiunkt w Zakładzie Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej w Poznaniu. Halo, halo, witam serdecznie. Pani Elżbieto. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Elżbieto, dzisiaj temat, nie oszukujmy się, wcale niemodny. Wcale niemodny temat, mianowicie rozmawiamy o herezjach. Co to są herezje i czy jeszcze występują? Bardzo chciałbym panią prosić o to, żeby powiedziała kilka słów na ten temat. Pierwsze, czy spotkała się kiedyś z herezją? No można powiedzieć, że ja się ciągle spotykam z herezją w tym sensie, że zajmuję się teologią dogmatyczną. A ona w tej części historycznej jest opisem sporów o to, w jaki sposób wyrazić wiarę. No, to świetnie. W wyniku tych sporów niektóre poglądy są nazwane herezją. Także w takim sensie spotykam się z nią często. Tak, a proszę nam w takim razie powiedzieć, jak określić, potrzebujemy jakąś definicję na początku programu. Czym będzie herezja, patrząc wstecz na historię Kościoła? O, niestety mamy zerwane połączenie. Zaraz będziemy próbować dalej połączyć się z panią Elżbietą. Proszę zatem, proszę państwa, pomyśleć na ten temat. Czy spotkali się kiedyś państwo z herezją? Święty Augustyn powiedział niesamowitą rzecz. I tutaj wszystkich domorosłych teologów chciałbym zachęcić. Święty Augustyn, święty doktor Kościoła katolickiego, powiedział, że herezje popełniają tylko wybitne i wielkie umysły. I co państwo o tym myślą? Czy to prawda, że taki przeciętny człowiek, który chodzi do kościoła, to on heretykiem być nie może? Czy my gdzieś, zabierając się za Pismo Święte i za własne gdzieś tam dywagacje na ten temat, czy możemy się stać heretykami? A może słyszeliśmy na ambonie jakąś herezję. Czy mamy już ze sobą panią Elżbietę Adamiak? Tak, halo, halo. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że
że mnie słychać. Wszystko w porządku, słychać, słychać. Pani Elżbieto, wróćmy do pytania. Czym byłaby herezja? Więc tak, jeśli spojrzymy na źródło słów tego słowa, to ono znaczy po grecku tyle, co wybór. Wybór. Wybór, tak. Jest to właściwie, można powiedzieć w chrześcijańskim rozumieniu, taki pogląd, który powstaje w taki sposób, że jakiś autor najczęściej tak bardzo mocno podkreśla jedną prawdę albo jeden wymiar prawdy, że znika z horyzontu całość, cały przekaz. Coś wybiórczo. Patrzy gdzieś tak na jakiś fragment, nie patrzy na całą mapę, tylko kieruje się na skupia się na jednym fragmencie. I co się dzieje? Tak. Dlaczego to miałoby być złe? I to dzieje się, znaczy to dzieje się złe dlatego, że ten element bywało, że izoluje od całości. Czyli w ten sposób również to, co jest cenne, widziane, jest właściwie w fałszywej perspektywie. A bywało też tak, że poprzez to bardzo mocne podkreślanie jednego elementu zaprzecza się innym. No ale czy w naszej wierze nie jest też wiele takich elementów, które jednak są gdzieś tam przeczą sobie? No w samym Piśmie Świętym znajdujemy, no w pewnych fragmentach, no Pan Bóg jest srogi, no a potem w pierwszym liście świętego Jana, no jest napisane, jest miłością. No tak, ale to troszeczkę jest inny poziom. Wydaje mi się, że herezja dotyczy przede wszystkim podstawowych prawd wiary. Czyli czegoś, co pierwotnie po prostu nazywaliśmy wyznaniem wiary. Czyli chodzi o zaprzeczenie takich podstawowych, podstawowego przekazu wiary, czegoś, co później też zostaje nazwane dogmatem. Czyli to jest teren Kościoła, żebyśmy dobrze tak zrozumieli, prawda? Czyli tak, otrzymujemy credo i ono otrzymujemy od Kościoła. To nie jest to, że ktoś wymyślił je, prawda? To ktoś musiał nam przekazać. Ktoś nam przekazuje, ale my, przyjmując chrzest, przyjmujemy je za swoje. No, lub jeśli jesteśmy niemowlęciem, to ktoś w naszym imieniu to czyni. Ale tak, tutaj no ja rozumiem, że chodzi o takie rozumienie herezji. Było też w starożytności rozumienie filozoficzne, ale ono tutaj, myślę, jest drugorzędne. Tak, myślę, że tak dzisiaj się koncentrujemy na tym, czy istnieją dzisiaj wciąż heretycy albo herezje. Czy to jest groźne dla Kościoła? I dlaczego w ogóle Kościół powinien się zajmować gdzieś? Czy mamy wciąż tropić herezję? I jako Dominikanie, no właśnie, czy to jest wciąż ważne dla nas? No. Ja jestem 10. rok w tym zakonie i jeszcze, no muszę przyznać, nie spotkałem tego oddziału, który by tam gdzieś tam tropił i szukał z zapalniczką heretyków. To znaczy możemy powiedzieć tak, że dosyć zasadniczą cezurę taką w podejściu do herezji stanowi Sobór Watykański II. Dlatego, że on odszedł od takiego języka, w którym nazywano właśnie wyznawców innych denominacji chrześcijańskich heretykami, tak jak to bywało przedtem. Mhm. Czyli nazywamy ich teraz braćmi i siostrami w wierze na przykład, czy odłączonymi, prawda? Jak to też jest tłumaczone. Tak, bo chyba już się na nich nie obrażamy po prostu. Czy już tak, jeszcze nie ma to... Przeciwnie. Tak, szukamy tego, co nas... tego, co nas dzieli, tylko właśnie tego, co nas łączy. I w tym sensie można powiedzieć, że też dzięki różnym dialogom ekumenicznym, które po tym soborze są prowadzone w Kościele, to czy przez Kościół katolicki z udziałem naszego Kościoła, to jest... też taki proces odkrywania, że właściwie tych, których uznawaliśmy za heretyków, że oni wcale niekoniecznie takimi są. Mm-hmm. To znaczy, że to, co w teologii uważano za poglądy kogoś, nie wiem, w historii, że one, gdy dzisiaj je odczytujemy bez tego ognia polemiki, w której one powstawały, że okazają się wcale nie nas nie dzielić w swojej takiej istotnej warstwie. Nawet jeżeli pozostają pewne różnice, ale to są właśnie, jak to często te dialogi stwierdzają, takie dopuszczalne różnice. Czyli takie różnice akcentów w rozumieniu prawdy, a nie wykluczające się rozumienie. Tak, i co z takimi ludźmi w takim razie, którzy zostali uznani za heretyków i no po prostu nie wspominamy ich imienia nigdy w Kościele? Czy rehabilitacja, czy mamy o nich
jakoś przeprosić teraz kogoś, kogo nazywaliśmy heretykami? Czy coś się da z tym zrobić dzisiaj? Bo może oni coś ciekawego wnieśli przez to do Kościoła? Oczywiście, że wnieśli. I to się dokonuje na różne sposoby. To znaczy no, w ramach tych przeprosin na przełomie tysiącleci, to też tym jednym z elementów była kwestia no, podchodzenia do inaczej wierzących. W tym sensie możemy powiedzieć do heretyków, chociaż chyba samo to słowo się tam nie pojawiło. Mhm. Natomiast nie dokonało się, przynajmniej na razie jeszcze, nic w rodzaju rehabilitacji jakiegoś konkretnego autora, chociaż tego rodzaju publikacje teologiczne pojawiają się, no choćby o Janie Husie takie dyskusje przecież były toczone lata temu. No przecież. Teraz, no w tym roku podczas wizyty papieża Benedykta XVI w Niemczech niektórzy spodziewali się rehabilitacji Marcina Lutra, jak wiemy to się nie stało. Więc na zasadzie takich indywidualnych decyzji co do osób to jest kwestia dosyć kontrowersyjna, czy można osobę, no, która już wieki temu żyła, teraz rehabilitować. No właśnie, kiedy ona nie ma możliwości powiedzenia, jakby to dzisiaj zrozumiała, kiedy tak. My inaczej na nią patrzymy, a ona już nie ma. No myślę, że to pojednanie wciąż jest przed nami i to tutaj eschatologia nam to zapowiada wszystko. Tak, natomiast dokonuje się to, wydaje mi się, w taki sposób, jak takim no, dobrym przykładem jest ta wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu, gdzie między właśnie Światową Federacją Luterańską i Kościołem Rzymskokatolickim, gdzie nie tyle chodzi o osobę, tylko o Marcina Lutra w tym wypadku, tylko o nauczanie jego czy też innych reformatorów i o to, że co do samej istoty tego nauczania jest współcześnie możliwe wspólne wyznanie właśnie katolików i luteranów. No czyli tak, rzeczywiście, to niesamowicie jest też ciekawe. I zobaczymy, jak to nas będzie prowadzić dalej, prawda? Bo jeśli szukamy jedności, to ta przestrzeń, ona gdzieś, gdzie już nie nazywamy się, gdzie no, nie obrzucamy się tym, no, tym pejoratywnym też słowem heretyk. Tak. To otwiera całkiem nową przestrzeń. Ale ja bym jeszcze chciał o jedną rzecz panią zapytać. Tak. Czy taki człowiek, który otwiera sobie Pismo Święte i interesuje się teologią, czy to dobrze, czy on się ma martwić o to, że popełni jakąś herezję, czy to jest łatwo popełnić dzisiaj herezję, czy trudno? Proszę powiedzieć nam, jak my mamy do tego podchodzić, jak nasi telewidzowie? To znaczy, powiem tak, niełatwo jest popełnić herezję w sensie takim, żeby znaleźć jakiś, właściwie herezja to jest jakiś określony pogląd, który, jak powiedzieliśmy, zaprzecza istocie wiary, czyli w tym sensie, żeby zostać heretykiem, to trzeba być też dosyć dobrze wykształconym teologicznie, powiedziałabym. Natomiast bywa, że to, co się zdarza, to jest taka nieświadomość tego, co właściwie mówimy. I myślę, że jeżeli by się czegoś strzec, to właśnie tego braku świadomości. Ale jeżeli ktoś otwiera Pismo Święte i czyta i sam się interesuje, to jest dla mnie oczywiście najlepszy sposób właśnie na tej drodze, żeby sobie to własne zdanie wyrobić. To znaczy, żeby umieć rozróżniać pomiędzy tym, co jest właśnie nauką Kościoła, to nie. Świetnie, ufamy rozumowi. Pani Elżbieto, zatem na koniec gwóźdź, albo taki mały gwoździk. Proszę powiedzieć, czy słyszała pani kiedyś na ambonie herezję? Gdzieś na jakimś kazaniu? To proszę się nie martwić tutaj, nie trzeba mówić gdzie, ale ja jestem bardzo ciekawy. No, chyba skłoniłabym się do tego, że tak. Że słyszałam takie teksty, które no... Chociaż może nie były to, nie dotyczyły to jakichś może najważniejszych też rzeczy, ale jednak na pewno nie były właściwie nauczane. Rozumiem. Bym chyba powiedziała, że dużo częściej się spotykam z tym, że homilia w ogóle była nie na temat tekstów biblijnych, które przed chwilą były czytane. I może to, wydaje może mi się to jest poważniejszym problemem niż to, że no ale
ale na pewno nie zachęcam do głoszenia herezji na kazanie. No tak, ale zachęcamy do myślenia i poszukiwań w wierze. Bardzo serdecznie dziękuję pani za rozmowę. Myślę, że ona bardzo dużo w nas otwiera. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia. Szczęść Boże. Proszę państwa, proszę się nie bać zatem. Zapraszamy, żeby dzwonić i żeby podzielić się tym, czy może ktoś, co by, nie oszukujmy się, jest bardzo trudne, wymyślił jakąś nową herezję. Może ktoś z państwa interesuje się historią i właśnie to jest to, szukać dzisiaj, czy są jakieś błędy wciąż w naszej wierze. Może ktoś z państwa słyszał jakąś herezję. No, my jako kaznodzieje musimy się rzeczywiście tym przejmować. Jest taka anegdota, to benedyktyni nam opowiadali, że mówi się, że jak jest poniżej trzech herezji w kazaniu, to jest udane kazanie. To jeszcze można zaliczyć. To tak jak bodajże w rękopisach średniowiecznych, jeśli ktoś się nie pomylił i nie zrobił jakiegoś kleksa na stronie atramentem więcej niż trzy razy, to nie trzeba było jej wydzierać i pisać na nowo. No ale czy te herezje są rzeczywiście dzisiaj też jakimś tematem ważnym czy nieważnym, czy one są po prostu niebezpieczne? Proszę zauważyć jedną rzecz. My w średniowieczu, ja muszę przyznać, że trochę jestem ze średniowiecza, jakoś niesamowicie byliśmy zorientowani na to, żeby patrzeć, czy my dobrze wierzymy, czy nie pojawiają się pośród nas herezje. Zdradzę zaraz jedną tajemnicę mojego zakonu, ale mamy telefon ze sobą. Halo, halo. Pani Ewa, szczęść Boże, dobry wieczór. Szczęść Boże. Ja bym się chciała spytać o taką drobną sprawę praktyczną, taką zahaczającą lekko. No może nie o herezję, ale w każdym razie o jak się zachowywać. Właśnie koleżanka baptystka zaprosiła mnie na nabożeństwo. No ja z nią się tak wymieniam. Czasem ją na coś ja zapraszam, czasem idę do niej, no żeby po prostu okazać sobie i no, koleżeństwo, i ekumenizm, i w ogóle no lubimy się bardzo z koleżanką. Tylko że właśnie mam problem, bo ciągle się słyszy w Asyżu, że spotkać się razem, coś tam, ale modlić się osobno. I teraz na przykład, gdyby oni odmawiali Ojcze Nasz, takie samo jak nasze, to czy mogę się tam razem z nimi modlić w ten sposób, czy już mam zupełnie stać i nic nie myśleć, nic nie mówić? Świetne pytanie. Ja myślę, że to w ogóle dzisiaj ono powinno paść. Bardzo serdecznie pani dziękuję za to, że pani coś takiego zapytała, bo bardzo mi się to pytanie podoba. Jestem katolikiem i mam koleżankę, przyjaciela, nie wiem, który jest protestantem, baptystą. I teraz tak, co jest najważniejsze? Najważniejsze jest wiedzieć to, co ja wierzę, to jest raz. Druga najważniejsza jest rzecz, to jest miłość bliźniego, to znaczy między nami jest przyjaźń. I pytanie jest takie, wokół czego my się przyjaźnimy? Czy my też chcemy szukać wspólnej wizji Pana Boga, szukać i gdzieś Jego miłości? I teraz bardzo ważne jest, żeby umieć rozgraniczyć tutaj przestrzeń tego, w co ja wierzę i tego, w co wierzy wspólnota baptystów. Jeśli my potrafimy też to zrozumieć, bo przy całym koleżeństwie, przy całej przyjaźni i miłości braterskiej, są między nami różnice, ale z drugiej strony jest bardzo wiele przestrzeni wspólnych pomiędzy nami. Są rzeczy, którymi się różnimy, ale jest znacznie więcej rzeczy, które są wspólne. I ja bym jednak zachęcał do tego, kiedy okazuje się, że odmawiamy Ojcze Nasz tak samo, to proszę naprawdę nie milczeć. To znaczy, my jesteśmy jednego, może w kilku kwestiach się różnimy, ale jednego jesteśmy pewni. Wierzymy w tego samego Boga, który jest Trójcą Świętą, a Jezus był Bogiem i człowiekiem i zbawił nas. I o tym dowiadujemy się z Pisma. Zapraszam serdecznie państwa w tym momencie na przerwę. Bardzo dziękuję za całą dyskusję i zapraszam do pomyślenia w czasie tej krótkiej przerwy. Czym jest herezja?
czy heretycy przeszkadzają, czy pomagają Kościołowi, głosząc idee zmuszające Kościół do zajęcia stanowiska? Czy herezje dotyczą czasów minionych, czy szerzą się także dzisiaj, tu i teraz? Jeśli tak, to jakie są? Czego dotyczą? Porozmawiajmy o współczesnych herezjach. Czekamy na Państwa telefony, maile i połączenia na Skype'ie. Herezja to nie schizma. Schizma to podział Kościoła. Herezja dotyczy prawdy. Tego, to jest grzech przeciwko nie jedności Kościoła, ale przeciwko prawdzie. Tym się dzisiaj zajmujemy. Zapraszam serdecznie do dyskusji. I oto mamy kolejny telefon. Halo, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku, amen. Witam. Ksiądz Krzysztof, tak? Krzysztof z Brzeska Małopolska, bardzo Tarnowska, pozdrawiam. Szczęść Boże, o, fantastycznie. Tutaj zagłębie, polskie zagłębie księży i powołań. Tak, zgadza się, ojcze. No taka moja refleksja, że śledząc historię Kościoła możemy zauważyć taką prawdę, że pierwsze wieki to herezja dogmatyczna, czyli rozumienie prawd wiary, Trójcy Świętej, pochodzenie Ducha Świętego, rozumienie natury boskiej, ludzkiej Jezusa. A dziś bym się skłaniał w stronę tego, że łatwiej popadać współczesnym chrześcijanom, może w Polsce bardziej, bo na tym gruncie pracujemy w naszym kościele, w herezje moralne. I nawet co gorsza, bardzo wielu chrześcijan chętnie by tą herezję moralną wchłonęło w rzeczywistość wiary, żeby Kościół przytaknął pewnym prawdą, typu in vitro, typu może nawet skrajnie mówiąc aborcja, że są one słuszne, na czasie, odpowiadające potrzebom człowieka w tym kontekście, w jakim żyje. I dziś bym szukał herezji w tym względzie, jeśli chodzi o właśnie takie rozróżnienie. Ale jeszcze taka moja refleksja z tym tematem związana, to taka rola Kościoła i takie zadanie roztropne dla hierarchów, że herezja powstaje wtedy, gdy usuwa się jakiś problem, rzeczywistość na margines Kościoła, na margines właśnie problemu. O właśnie. Proszę księdza, czy przypadkiem z tego powodu, no jednak o moralności, no to w naszych kościołach się słyszy znacznie więcej niż o Trójcy Świętej w tym momencie. I czy na przykład my nie mamy problemu z tą Trójcą Świętą, a proszę mi wierzyć, no o Trójcy Świętej, no ja to nawet dominikańskich mało kazań słyszałem. Tak, tylko jeżeli chodzi na przykład o Trójcę Świętą, to tutaj wydaje mi się, że prędzej dopuszcza się dialog, jak się rozumie, jakie obrazy dopuścimy, a jeśli chodzi o kwestie moralne, to za mało być może dialogu ze strony ludźmi poszukującymi, czy argumentów od strony naturalnej, czy też takich, które by rzeczywiście ich przekonały do słuszności nauki Kościoła, która szuka dobra człowieka i oparta jest na argumentach słusznych, budujących, a nie tylko zakazujących czy stawiających nieuzasadnione wymagania. No tak, rozumiem, ale czy w takim razie dzisiaj, czy taki człowiek, jak on się ma zachowywać? To znaczy, jaka jest droga w takim razie dla człowieka, który, no powiedzmy, przypuśćmy, dopuścił się jakiejś herezji w takim razie, albo gdzieś tam dopuszcza ją w sobie. Nawet z tej kwestii moralności, chociaż też, no prawda, są też różne inne dziedziny. Jaka jest w takim razie droga? Co on ma zrobić? Taki biedny człowiek, który chciałby trochę, nie wiem, pozastanawiać się nad tym wszystkim. No właśnie to jest chyba dobre słowo, pozastanawiać się, czyli być otwartym na to, co mówi Kościół, na szukanie prawdy, na szukanie w objawieniu, na rozmowie z innymi ludźmi, nawet chrześcijanami, którzy mają jakiś swój punkt odniesienia, ten zmysł wiary, a najgorszą postawą chyba jest zamknięcie w swoim przekonaniu i tylko trwanie w tym. Tak, odseparowanie się. To jest ciekawe bardzo, Leszek Kołakowski, książce, którą na pewno jeszcze zaraz tutaj będę cytował, pod tytułem Herezja. On mówi, że herezja zawsze ma coś z schizmy, to znaczy zamyka człowieka. Gdzieś ktoś zaczyna dotykać, majstrować przy jakiejś prawdzie wiary i momentalnie zaczyna się odseparowywać od wspólnoty i zaczyna już jej gdzieś tam chronić, ją bronić. Tak, ale myśli ksiądz, że w takim razie tylko już nie czekają nas żadne ciekawe herezje z zakresu teologii dogmatycznej? W takim razie o Trójce Świętej nikt nie już... To jest kwestia ciekawa chociażby w kwestii księdza Natanka, gdzie z jednej strony widzimy utożsamienie chrześcijańskiej wiary z polskością,
położenie nacisku na właśnie kult Chrystusa w kontekście narodowym i polskim. O, to bardzo ciekawe. I to czy to jest herezja? Taka radykalizacja, położenie nacisku na jeden biegun, wyłączenie się spod posłuszeństwa Kościoła już ukierunkowuje w stronę herezji. Bym powiedział, może jeszcze samo w sobie nie jest herezją, ale postawa może być związana z herezją. Tak, tak. To myślę, że to w ogóle dobry jest przykład dla tego takiego pokazania, właśnie tak jak pani Elżbieta Adamiak tutaj przed chwilą mówiła, skoncentrowanie się na jakiejś prawdzie, może nawet wcale nie jakiejś złej, ale wyciągnięcie jej i pokazanie, że to jest całość. Myślę, że to bardzo, dokładnie, bardzo ważne. Bo jeżeli Jezus był człowiekiem, to nie możemy mówić, że tylko człowiek, bo był też prawdziwym Bogiem. I musimy pełnię uwzględnić i też akcentowanie jednej strony byłoby herezją, bo prawda jest pośrodku i obejmuje całość. Więc Chrystus jest królem, ale nie przestaje być człowiekiem, nie przestaje być sługą. To jest ideał Chrystusa, który w czasie ostatniej wieczerzy umywa nogi. Tak, dokładnie. I taki dokładnie testament zostawia uczniom. Nie naśladujcie mnie przez moje królowanie, tylko poprzez służbę. I on tak naprawdę zmienia w tym momencie znaczenie słowa królowanie. No to bardzo, dokładnie, bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. I zapraszam do słuchania i oglądania nas dalej. Proszę państwa, Leszek Kołakowski. Ja nie mam możliwości, żeby nie było dzisiaj tej książki pod tytułem Herezja, Leszek Kołakowski. To są jego wykłady, które wygłosił dla Radia Wolna Europa. Między listopadem 82 rokiem, a lutym 83. To dość ciekawe czasy, proszę państwa. Niebywała książka. Leszek Kołakowski, który pokazuje nam, jak myślenie o herezjach i zastanawianie się nad wiarą może tak naprawdę gdzieś pobudzić naszą w ogóle wiarę i zastanawianie się, czy jestem heretykiem, czy nie, czy wokół mnie są jakieś herezje, czy ja wiem, o co chodzi w mojej wierze. Proszę posłuchać takiego zdania. W katolickiej literaturze wiary podkreśla się, że heretycy opierają się uporczywie, że nie chcą się naprawić, że krnąbrnie obstają przy swoim stanowisku. Jakaś osoba mogłaby przecież wypowiedzieć heretyckie twierdzenie wskutek niewiedzy. Jeżeli jednak natychmiast rezygnuje z niego, gdy ją się upomni, nie nosi na sobie piętna heretyka. I proszę bardzo, pan Leszek Kołakowski od razu wszystko wyjaśnia. I bardzo się cieszymy, że mieliśmy takich myślicieli, takich profesorów, którzy rzeczywiście nas czegoś mogli dobrego nauczyć. Niesamowite jest to, że heretyk bardzo będzie przywiązywał dużą uwagę, że on jest związany z credo religijnym, że on bardzo często mówi, to ja jestem w ogóle w kościele, to tutaj gdzieś ktoś inny popełnił błąd i będzie bronił tego swojego poglądu przy pomocy tego samego źródła. Często Pisma Świętego na przykład, albo często ojców kościoła, albo innych doktorów teologii. Idźmy dalej, mamy telefon. Halo, halo, witam serdecznie panie Wojciechu. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie, dobry wieczór. Padło tu, ojcze, przed chwilą takie nawet trochę żartobliwe pytanie ze strony ojca, czy ktoś z nas słyszał kiedyś herezję na kazaniu. I owszem, proszę ojca. Tak nawiązując do czcigodnego przedmówcy o Trójcy Świętej, pewien czcigodny starożytny. Proszę, ja tu już się nie mogę doczekać. Mawiał dzieciom na roratach, pamiętajcie kochane dzieci, że najpierw to jest Bóg, Ojciec, potem Syn Boży, a potem to dopiero Duch Święty. Ale to jedna rzecz, proszę ojca. Natomiast sama kwestia Trójcy Świętej. Jestem nauczycielem, edukuję młodzież od kilkunastu lat. Kwestia poruszana na lekcji o początkach chrześcijaństwa, więc zadając takie pytanie, proszę ojca. Kim dla chrześcijan jest Pan Jezus? Myślę, że dwa albo trzy razy w ciągu tej swojej kariery zawodowej usłyszałem, że jest Bogiem. To dobrze czy źle? Źle. Źle. Dlaczego? Proszę ojca, nie ma tego pojęcia. Ja myślę, że 50% nas tkwi w arianizmie, w takim nieświadomym. Tak. Nieświadomym. Nie mówi się o Trójcy Świętej w Kościele. Bardzo rzadko się mówi o Trójcy Świętej, tak ojciec powiedział. A już podkreślając bóstwo Pana Jezusa,
bardzo rzadko się to słyszy. No łatwo jest powiedzieć, że... Być może to się jakoś tam przewija, tak? Ale powiedzenie o tym, że osoba Chrystusa jest Bogiem dla tych młodych ludzi, to nieraz jest... No takie dosyć mocne uderzenie, tak? Ale oczywiście, nam o tym nikt nie mówił do tej pory. Oczywiście. I teraz proszę... Bo jest Bóg Ojciec, jest, On jest Synem Bożym, tak, ale że on jest Bogiem, jakoś tak przechodzimy na... Jak łatwo to jest przejść. Ale spróbujmy to pociągnąć, panie Wojciechu, dalej. Znaczy, co w takim razie z tego wynika? Bo herezja, to nie jest tylko, że ktoś sobie powie jakąś herezję, albo ktoś będzie jej bronił i to nie ma żadnego znaczenia. Bo co to znaczy, że oni nigdy nie słyszeli dla ich życia? Czy to ma jakiś związek, że oni, no powiedzmy, nawet nieświadomie... Według mnie, proszę Ojca, ogromny. Jaki? Proszę powiedzieć, bo to jest najciekawsze. Myślę, musimy to wyciągnąć w tym momencie. Nie jestem i ja na jakichś tych niuansach teologicznych się nie znam, ale no, mając świadomość, że tak oni się albo zaprzyjaźnią z Panem Jezusem i będą chrześcijanami, albo się będą całe życie od Niego ocierać. Pójdą ładnie do kościółka, bo mamusia chodziła, tatuś chodził. Jak będą jeszcze mieszkali w Grajdołku, to pójdą dlatego, bo ich ludzie będą palcami wytykać. Ale jeśli oni się nie zaprzyjaźnią z Panem Jezusem, wiedząc, że On jest Bogiem, to jest klapa. Tak, oczywiście. Dlaczego? Klapa. Bo oni będą mieli przyjaciela, nawet zaprzyjaźnią się z Panem Jezusem jako człowiekiem, ale no to nawet takich jakoś, przyjaciół no, można mieć choćby, wiele. Choćby, proszę Ojca, to, że no dla mnie to było niesamowite. Ja to odkryłem, sam powiem, że odkryłem niedawno. No ogólnie tajemnica Trójcy Świętej jest tak mało pokazywana w no Kościele. No tak, no to w ogóle... To jest tak niesamowita rzecz, no... Ja myślę sobie, nie wiem, no ja się tego, proszę Ojca, nauczyłem w waszym kościele w Krakowie od jednego z ojca współbraci, nie będę go tu wymieniał, który mi powiedział, że rozmawiałem z nim na temat Trójcy Świętej. Niesamowitą rzecz. Trójca tańczy, tak? No o, to tak, są jakieś takie tak, przemyślenia, tak, oczywiście. Ale to jest coś niesamowitego, tak? Bóg jest miłością, bo jest Trójcą. Tak, tak, oczywiście. Kiedy mi jest źle w życiu, to mówię, weźcie mnie między siebie. No oczywiście, oczywiście. I dokładnie to tak. Na tym polega. To jest niesamowite źródło radości, nie wiem, miłości, ciepła. My o tym nie mówimy. Tak, no to taka prosta sprawa. Jeśli Bóg nie jest Trójcą, to Kościół trochę nie ma sensu. Jeśli Bóg jest relacją, to dlatego Kościół jest relacją i On chce się objawiać w relacji, którą jest Kościół. Bardzo dziękuję za ten telefon. Od razu mamy kolejny telefon. Pani Sylwia dzwoni do nas. Halo, halo. Tak, tak. Dobry wieczór, szczęść Boże. Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja chciałam poruszyć może temat przekazywania tych herezji dalej, bo co do tego, że one są, jesteśmy chyba tutaj wszyscy zgodni. Tak, są dzisiaj. Ale w jaki sposób docierają one do innych ludzi? No jak tutaj padło na kazaniach, w czasie mszy, na pewno mają tutaj duże znaczenie media, ale nawet ludzie sami sobie je przekazują. Dziś proszę, tak proszę. Może nawet niecały rok temu w naszej parafii była taka dosyć przykra sytuacja, gdzie... Także i ja, ale inni młodzi rodzice dostawali anonimowe listy, w których próbowano nas przekonać do tego, że absolutnie nie powinniśmy zabierać naszych dzieci do kościoła. O. Mowa tutaj o małych dzieciach, nie wiem, 2-3-latkach, no, które wiadomo, czasami zapłaczą i tak dalej, ale nie uważam, żeby to był powód do tego, żeby ich nie zabierać. I sposób, w jaki było nam to mówione, był, no... nie do przyjęcia. Tak, i co w takiej sytuacji możemy zrobić? Co się działo dalej? Bo ta historia, myślę, że może ma jakąś ciekawą kontynuację. Na szczęście nasz ksiądz proboszcz poruszył tę kwestię na kazaniu, nawet nie jednym. Byłam bardzo zadowolona, bo trafiło to do wszystkich, nie tylko do tej osoby, która to napisała, bo w sumie nawet nie wiemy, kto to zrobił. Tak, tak. Do dzisiaj się to nie wyjaśniło. Jednak bardzo dobrze, że ksiądz poruszył ten temat, bo sam Pan Jezus powiedział, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Doskonale. Właśnie miałem nadzieję i myślę, że to w ogóle Duch Święty podpowiada nam takie rzeczy. Argument skrypturystyczny, od razu jakby nie zastanawiamy się nad tym, czy to dokładnie. Dobrze, czy to mi przeszkadza, czy nie przeszkadza. Można naprawdę wiele rzeczy zastosować w kościele, żeby dzieci też miały tam miejsce. Dziękuję dokładnie. Serdecznie, dziękuję serdecznie za ten telefon. Myślę, że to dużo wnosi do naszej dyskusji. Proszę Państwa, herezje, one wprowadzają dużo myślenia do kościoła. Mówi się o tym, że miarą dobrej teologii jest to, że gdzieś w okolicy krążą jakieś herezje, że po pierwsze jesteśmy zaangażowani całym sobą, całym naszym umysłem w poszukiwanie nie tylko w naszym rozumie, ale w poszukiwanie w źródłach
bo objawienia w Piśmie Świętym, w tradycji Kościoła, w liturgii, w modlitwie, w tradycji duchowości. Ale też bardzo ważne jest to, że my chcemy poznawać, jaki jest Bóg. I czy przypadkiem dzisiaj było, jakiś czas temu była rozmównica o nudzie w Kościele. Czy przypadkiem ta nuda trochę nie polega na tym, że my wyciągnęliśmy wtyczkę z prądu, która właśnie doprowadzała energię do naszego rozumu. Mamy maile. Drogi ojcze, ważnym kryterium w ocenie jakiejkolwiek herezji jest jej spójność z Pismem Świętym. Zgodzi się ojciec, że wiele nauk na przełomie wieków były herezjami. Nauki, które nie mając żadnego poparcia w Piśmie Świętym, królowały w Kościele. Dzieło Marcina Lutra w wyjaśnianiu wszelkich zawiłości jest niezastąpione. Byłem katolikiem i obecnie nie jestem związany z żadnym kościołem, ale nadszedł mnie już dawno temu jeden wniosek. Bóg pozwoli, aby chrześcijanie się podzielili, aby z każdego wyznania wiary, z nauk każdego kościoła, organizacji, postawić mur ze swojej jedynej prawdy. Ponieważ uważam, że w każdym kościele Bóg zostawił swoją cząstkę i najważniejsze w tym wszystkim dla Boga jest to, czy autentyczni ludzie wiary w momencie spotkania zachowają swoje otwarte serca. Czy też ludzie pozbawieni wiary będą się nawzajem chcieli oskarżać o kłamstwa i fałsz. Podpisano, to dobre jest, pozdrawia naczelny heretyk z Facebooka, uśmiech, Przemek jest podpisany, więc to bardzo dziękuję, panie Przemku, za tę wiadomość. Bardzo mi się też to podoba, dlatego że ona jest, ta wiadomość, ja przyznaję, że z radością bym po prostu zaparzył gorący kubek kawy i po prostu podyskutował na ten temat. Nie chcę rozwijać tych wątków, które tam się pojawiają, a tak przyznaję, że tak 2,5 to bardzo chętnie bym pociągnął. Myślenie na ten temat, spotkać się i podyskutować, porozmawiać, gdzieś zastanowić się, dlaczego tak jest. Czy rzeczywiście Pan Bóg zostawił w każdej odłamie chrześcijaństwa tyle samo siebie? Czy Pismo Święte wszyscy interpretują w ten sposób prawidłowy, czy inny? Bardzo dziękuję za tego maila. Kolejna wiadomość. Jeżeli ojciec przypomina sobie treść wyznania wiary składanego przed święceniami, jest tam taki dodatek. Ponadto wierzę. I 3.2. Na szybko nie zacytuję. Kiedyś też były opublikowane te inne prawdy, w które wierzyć ma kandydat do święceń. Między innymi ofiarny charakter Eucharystii. Jest jednak prawda moralna, nie chodzi o uczynek, ale o prawdę. Jest jednak jedna prawda moralna. Otóż tą prawdą jest stwierdzenie, w nawiasie też dokładnie nie zacytuję, że zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest poważnym wykroczeniem moralnym. Więc zaprzeczanie uporczywe, w nawiasie ta uporczywość to chyba też element definicji herezji, to prawda, tejże prawdzie stanowi herezję i to chyba dość popularną, może nie na ambonie, ale wśród ludzi ochrzczonych. Ja bym się trochę zgadzał z tą wiadomością i z tym przekazem, że rzeczywiście zaprzeczanie temu, że zabijanie niewinnej istoty ludzkiej jest zabójstwem, myślę, że ocieramy się tutaj bardzo mocno o herezję dotyczącą spraw moralności. Bardzo dziękuję za tego e-maila. Jedna bardzo ważna rzecz, proszę Państwa, którą tutaj trzeba jeszcze wyjaśnić, jeśli chodzi o to, czym jest herezja i dlaczego herezje są bardzo groźne. Mianowicie, herezje mogą dotyczyć różnych części naszej wiary. Credo powstało dokładnie dlatego, że różne ugrupowania różnie rozumiały Pana Boga. Natomiast to jest najważniejsze w tym. Każda herezja w jakimś momencie zaczyna zniekształcać obraz Boga. I to już jest niebezpieczna sprawa. Proszę sobie popatrzeć, jak te herezje, które gdzieś tam słyszymy na ambonie, które gdzieś tam dochodzą do nas, od ludzi, z którymi rozmawiamy, jak one w nas zniekształcają Pana Boga. Ten Bóg, na przykład taka herezja, że właśnie Kościół zabiera nam wolność. Co to znaczy?
to, że Kościół zabiera wolność, to można nawet machnąć ręką. Ale jeśli w Kościele działa Pan Bóg i w sposób najmocny, to ten Pan Bóg zabiera wolność. A, proszę Państwa, a to już jest rzeczywiście herezja. Jeśli my mówimy o tym, że w Kościele to jest sama nuda, teologia to w ogóle są... No nic ciekawego, same flaki, to co się akuzuje? Że ten Pan Bóg to w ogóle nic nam nie ma ciekawego do zaproponowania. Jeśli okazuje się, że już wszystko jest posprzątane, nic się nie będzie działo w życiu chrześcijańskim, trzeba już tylko zajmować się równym przestrzeganiem przykazań, to gdzie współpraca z Duchem Świętym? Czy ten Duch Święty może nie działa już w Kościele? Może Pan Bóg zostawił ten świat? Może go nakręcił po prostu jak dobry zegarek, jak świetny zegarmistrz, naładował dużo baterii i teraz już tylko czekamy, aż się skończą. Na razie przerwa, ale wrócimy. Skąd i dlaczego biorą się herezje? Pomagają czy przeszkadzają Kościołowi? Czy mają Państwo wokół siebie heretyków? Jak z nimi rozmawiają? Jak przekonują? I czy w ogóle taka rozmowa jest możliwa? Prosimy do nas dzwonić 22 453 57 75, pisać maile rozmownica@religia.tv i łączyć się z nami za pomocą Skype'a rozmownica.religia. Na początek chciałbym jeszcze raz zachęcić do dzwonienia do rozmównicy, żeby dostać zaproszenia i bilety do kina na film pod tytułem Gunnar szuka Boga, norweski film. Jutro w kinach w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu bardzo serdecznie zapraszamy. No proszę Państwa, ja pamiętam, że z braćmi wielokrotnie robiliśmy sobie takie ćwiczenia, chodziliśmy albo do kina, albo puszczaliśmy sobie jakiś film. No i sprawdzaliśmy, jakie tam herezje. Może w filmie Gunnar szuka Boga też warto pójść i pomyśleć sobie, czy tam ktoś nie zniekształca tego Boga, którego szuka Gunnar. Naprawdę warto. Pamiętam, że zrobiliśmy kiedyś nawet spotkanie ze studentami na temat filmu Ostatnie kuszenie Chrystusa. No po prostu dyskusja murowana. Jakie herezje występują w tym filmie? No doskonałe. Pomimo, że film jest bardzo ciekawy i warto go zobaczyć. Mamy telefon. Halo, halo. Witam serdecznie. Panie Przemku. Witam. Naczelny heretyk Facebooka się kłania. No świetnie. Będzie dyskusja. Ja widzę, że wywołałem wilka z lasu. Może nie tyle wilka, co owce w biczej skórze. No jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Panie Przemku, czy... Często pan zajmuje się herezjami i gdzieś doszukiwaniem, bo naprawdę rzadko jest okazja, żeby porozmawiać na ten temat z kimś. Czy pan ma jakieś środowisko takie, z którym sobie po prostu siada? Nie wiem, właśnie, no tak jak to było, Lewis z Tolkienem siadali tutaj przy jakimś dobrym piwie wieczorami, no to byli apologeci w końcu, no Lewis, to w ogóle pierwsza liga apologetów. Czy zdarza się panu? To znaczy się, obecnie nie mam nikogo takiego, oprócz mojej żony, z którą często dyskutuję na te tematy. Z tego względu, że no to jak napisałem, ja już nie jestem katolikiem, dokonałem aktu apostazji, ale nie z żalu do Kościoła, ale z moją osobistą niezgodą, z pewnymi po prostu doktrynami, naukami, z którymi się nie chciałem zgadzać. A wychodzę z założenia, tak jak napisałem, że jeżeli nie zgadzam się z czymś, trudno jest po prostu z tym dalej funkcjonować na co dzień. Chodzi mi na przykład uczestnictwo w mszach, w liturgiach, jeżeli po prostu się nie zgadzam z jakimiś elementami, czy też z jakimś wyznaniem wiary. Natomiast, tak jak napisałem w e-mailu, spotkałem się z bardzo wieloma ludźmi, bo te moje doszukiwania nie trwają rok, dwa, tylko już chyba 14 rok. Przeczytałem w tym czasie Biblię kilka razy. Nie powiem, że ją rozumiem, bo to jest niemożliwe. Nie, ale to fantastycznie. No. Największe umysły tego po prostu nie są w stanie ogarnąć, ale zauważyłem jedną właśnie rzecz, że to, co napisałem o tych różnych wyznaniach, które posiadają cząstki prawdy, tej Bożej prawdy, że właśnie one się pokrywają dopiero tak jakby w jedną całość, w jeden taki mur, w jedno scalenie, że jak gdzieś się kończy na przykład i się mówi bardzo często, zasłaniając tajemnicą wiary, to jest tajemnica wiary, tak ma być i koniec,
okazuje się, że za chwilę wchodzi jakiś inny kościół. I ktoś z tego punktu zaczyna, no tak. I ona ciągnie to do pewnego momentu, prowadzi i ona też w pewnym momencie urywa. Myślę, że to ma związek z tym, że Bóg wyraźnie mówił, przede wszystkim w Izajaszu jest pięknie napisane, spierajcie się ze mną, a wasze grzechy się wybielą, czyli zadawajcie mi pytania i dyskutujcie ze mną. Ja wam odpowiem, nie odpowiem wam oczywiście bezpośrednio, w prostych słowach, że to jest tak i tak, bo tak by było za łatwo i pewnie tysiące, miliardami byśmy trafiali do raju, a tutaj nie o to chodzi. I przede wszystkim też zauważam jedną rzecz, że jeżeli spotykałem naprawdę i ludzi dużej wiary, bardzo dużej wiary, osoby, które będąc protestantami przemycali Biblię na Ukrainę, oni już teraz odeszli do Pana, już zasnęli, ale ich świadectwa po prostu były powalające. To byli ludzie zupełnie nieszczególni, tacy na widok, ale widziałem w ich oczach to dzieło, które oni chcieli. Jeden z nich mi kiedyś powiedział, wiesz, tak? Tak, halo, tak, proszę. Chodzi mi o to, że jeden z nich mi kiedyś powiedział, że nie znajdziesz idealnego kościoła nigdzie, nie znajdziesz idealnej organizacji nigdzie. Żadna grupa ludzi nie powie tobie, że Bóg mówił w Biblii tak i tak i tak i tak będzie. Bóg zawsze tobie wskaże takie ścieżki, o których tobie się nigdy nie zamarzy. Całkiem niedawno była dyskusja też, w której wątek się przewinął, pomocy, postawy chrześcijańskiej, też na Facebooku. I właśnie wiele osób mówiło, ale czy faktycznie w momencie takiej próby, przed którą Bóg bardzo często nas stawia, bo nie oszukujmy się, te nasze próby początkowo są bardzo małe, my ich nawet nie zauważamy. Przejdzie koło nas ktoś biedny, czy my go zauważymy, czy nie. Czasami to jest nasza próba i tego nie dostrzegamy, a chyba powinniśmy takie rzeczy dostrzegać. I tak samo powinniśmy dostrzegać w tym, że nie sposób jest oskarżać o herezję i fałsz wszystkich dookoła, ale ważnym jest przede wszystkim, tak jak ja chyba tak się nauczyłem, najpierw zaglądam do tego, co dany Kościół uczy, tak? Jeśli szukam coś u adwentystów, nie szukam czegoś do sporu, tylko szukam oczywiście, czegoś. Oczywiście, no to też mój brat Święty Tomasz za chwilę też tego mnie też nauczył. Najpierw spróbować dobrze zrozumieć to, z kim do mnie przychodzi człowiek, który coś innego myśli, dlaczego on tak myśli, skąd się to bierze, stanąć po jego stronie trochę tak jakby i dopiero wtedy zacząć z nim dyskusję. To bardzo ciekawe. No bardzo rzeczywiście, panie Przemku, rzeczywiście bardzo dziękuję. W mojej głowie przyznaję szczerze, ileś pytań od razu się rodzi, bo z wieloma rzeczami się nie zgadzam, a z innymi bardzo ostro bym powiedział, nie zgadzam się, pomimo, że nie będę gdzieś od razu atakował, czy gdzieś tam obrzucał, prawda, wyzwiskami heretyckimi, ale też mam od razu we mnie się, chętnie bym porozmawiał, bo wydaje mi się, że potrzebujemy szukać tutaj dalej prawdy wspólnie. Ojcze, my przede wszystkim szukamy odpowiedzi, tak? My szukamy odpowiedzi i tej odpowiedzi, jeżeli chcemy jej szukać uczciwie, to nawet musimy się czasami pokłócić, ale oczywiście. Ta kłótnia musi zawierać też pewne elementy. No nie oszukujmy się, nie możemy w siebie cegłami rzucać, ale musimy, argumentujmy się na słowa. Nie emocje, to nie na tym polega. A jeżeli nie mamy słów, to zastanówmy się, czy faktycznie osoba, która z nami dyskutuje i rozmawia z nami, czasami czy nam nie chce czegoś powiedzieć o nas samych, prawda? Bo często też jest tak, nie ukrywam, że to miałem w domu rodzinnym, bardzo często dom katolicki, powiem szczerze, w cudzysłowie katolicki, bo z przestrzegania liturgii czy też zachowań katolickich nie było w tym domu w ogóle nic. To był pewnie też jeden z elementów, który mnie popchnął do tego, że dokonałem aktu apostazji. No rozumiem. I zrozumiałem wtedy jedną rzecz, że tak naprawdę nie można mówić o sobie, że jest się kimś wierzącym w jakimś kościele, jeżeli tego się po prostu nie czuje, jeżeli się nie jest, jeżeli się nie wierzy tak naprawdę i do końca. Bo upadać i grzeszyć będziemy, tutaj nie ma co, nawet na ostatnim łożu możemy zgrzeszyć i uważam, tak myślę, że niektóre teksty z Pisma Świętego mi utwierdzają w tym, że jednak Bóg u Boga przewyższy miłość, a nie sprawiedliwość, bo gdyby było odwrotnie, to nie wiem, jakby... No tak. Panie Przemku, przepraszam, że przerwę. Mamy kolejne telefony, a chcielibyśmy jeszcze porozmawiać z kolejnymi naszymi telewidzami. Bardzo jeszcze raz dziękuję za ten telefon. Myślę, że on tutaj otwiera całkiem nowe pole do zastanowienia. Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za e-maila i rozmowę. Mamy ze sobą już panią Małgosię. Bardzo serdecznie witam panią. Halo. No, dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Małgosiu.
Halo, halo. No, ja chciałam właśnie powiedzieć, że te herezje to... Ojej, chwileczkę, ja przyciszę telewizję. Tak, tak, proszę, koniecznie przyciszę. No, przepraszam. No i że one... przynajmniej z tego, co wynika, jak są te książki z opierwieniami na przykład świętej Faustyny, czy na przykład z różnego czasu, no bo wiadomo, w sumie no 2000 już około lat przecież jest od ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, więc trudno naprawdę, to byłby no, niezwykła rzecz, wręcz niemożliwa, żeby jakieś tam herezje się przez ten czas nie zakradły. I to nie jest z tego powodu, z jakiejś tam złej woli, choć wiadomo, różnie bywa człowiek, nieraz księża mogą właśnie poprzez no nie wiedzę jakichś osób trzecich, które po prostu chcą źle wpłynąć na Kościół i stąd moim zdaniem właśnie bardzo dużo się herezji pojawiło i to jest jakby nie zupełnie dzisiaj można by powiedzieć, że większość ludzi i nawet właśnie coś dziwne, księża tak naprawdę już nie wiedzą, co tak naprawdę jest pewne tak na 100%, prawda, według nauki Jezusa Chrystusa i praktycznie można by się dowiedzieć, no bo człowiek jest tylko człowiekiem właśnie, moim zdaniem tylko od Jezusa Chrystusa, czy na przykład no Matki Boskiej i tam jest właśnie w objawieniach Jezus naprawdę bardzo wyraźnie mówi, to jest ogromna moim zdaniem, ja nie jestem księdzem, ale no, jestem tego przekonana, gdybym była księdzem, zdanie to jest jedyna pomoc, która mówi właśnie, co jest na czasy, które zostały, a szczególnie właśnie, chciałam podkreślić po Soborze drugim uchwalone, że to była wielka pomyłka, że tam Jezus mówi, że tam właśnie stamtąd powstały przeróżne herezje, bo to nie było według woli Jezusa. Oczywiście ja wiem, że Kościół, ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest niezwykle kontrowersyjna sprawa, na przykład dla Kościoła, większość księży pewnie będzie się z tego śmiała, co mówię. Ja sobie z tego zdaję doskonale sprawę, ponieważ no wiadomo, żyjemy według tego Soboru, nawet papież nasz na ten temat nie mówił, prawda? Ale tak w objawieniach jest, że tutaj powstały błędy po prostu, to nie jest, że z złej woli, że ktoś tam, ksiądz po prostu chciał ludzi, żeby nie wiem, nie zostali zbawieni. To jest dlatego nie można mieć w tej chwili, tym bardziej bieżący księża, nie można mieć do nich, prawda, pretensji, bo to już było dawno, ale że rzeczywiście tak jest i że... Halo, halo? Mamy zerwane połączenie. Bardzo dziękuję Pani Małgosiu za ten głos. Mamy do bardzo dużo przestrzeni do zastanawiania się. Ja rzeczywiście, jak myślę, wszyscy, którzy dzwonili tutaj, bardzo serdecznie zapraszam, żeby się zapoznać z Pismem Świętym. Z komentarzami do Pisma Świętego, z różnymi interpretacjami, poszukiwać też naszymi możliwościami rozumowymi. Zawsze pamiętać też o tym, że my możemy znacznie bardzo dużo powiedzieć o Panu Bogu. Naprawdę bardzo dużo, ale znacznie więcej o tym, kim Bóg nie jest. Więcej rzeczy, że Bóg nie jest stworzeniem, że Bóg nie jest materialny, niż nasze wymysły, tak zwana teologia apofatyczna. Mamy bardzo ciekawy e-mail. Zaraz go znajdziemy. Jeszcze go nie widzę. Chciałbym jedną rzecz powiedzieć jeszcze na temat tego, co pani Małgosia powiedziała. Pan Jezus jako ktoś, kto w kontekście herezji. Proszę zauważyć, że Pan Jezus miał do czynienia cały czas z heretykami. Saduceusze, faryzeusze, nazarejczycy, to były różne stronnictwa, proszę państwa, które no, jakoś coś majstrowały przy tym Panu Bogu. I to niesamowite, że Pan Jezus został posłany tutaj na ten świat, żeby się zajmować właśnie takimi ludźmi. Pytanie jest do nas. Czy my rzeczywiście szukamy w wierze i szukamy coraz mocniej prawdy o naszej wierze? Pan Jezus walczy o prawdę, dlatego że chce, żeby obraz Boga był czysty. Żeby On był wszechmocny, żeby był dobry, żeby ludzie wiedzieli, że On jest miłością, że jest komunią, że jest wspólnotą i że chce taki zamieszkać pomiędzy nami. Proszę państwa, bardzo serdecznie dziękuję za te rozmównice, za całą dyskusję. Zachęcam jeszcze do dyskutowania na Facebooku. Zachęcam do tego, żeby zastanawiać się nad herezjami. Może spotykajmy się, róbmy spotkania na ten temat. To jest przestrzeń rzeczywiście do tego, żeby poznawać i cieszyć się prawdą, którą możemy poznawać.
Na koniec tego programu bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie rozmównice. Chciałbym życzyć dobrych, pięknych, spokojnych świąt i dobrze wykorzystajmy ten czas, który do nich pozostał. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, dobranoc. Jutro pochylimy się nad naszą duszą, a dokładniej nad mocnym postanowieniem poprawy. W imieniu ojca Jordana Śliwińskiego zapraszamy na to spotkanie, a dzisiaj dziękujemy za ten wieczór. Dobrej nocy, do jutra.